leader, bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her to be the drink of Peter's drum. I got a high strength. Tak to już jest, że w mieście raczej trudno o wolność. Czujemy ścisk jak w windzie tokijskiego biurowca o poranku. Tłok, tłok, korki, tłok, korki, korki, korki. Zmęczeni ludzie, którzy mają ochotę umrzeć w swoich samochodach i na chodnikach. Niektórzy stoją w korkach tak długo, że nie zauważyli końca wojny. Mało miejsc parkingowych, straż miejska, która czeka tylko na okazję, by kolejny samochód przeozdobić gustowną blokadą, oraz pieśń, którym należy się cały chodnik i właściwie niewskazanym jest stawanie na nim, nawet w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych. W miastach zatem coraz częściej uciekamy się do minimalizacji, miniaturyzacji. Odpowiednie stają się zwinne, małe, zgrabne autka. Paliwożerne potwory zastępujemy mniej paliwożernymi potworami. Natomiast zamiast małymi autami zaczynamy jeździć rowerami. No i zaczynają się pojawiać na ulicach takie auta, takie, 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 no, czy takie. Witajcie. Volkswagena Upa poznaliście już jakiś czas temu. Trochę wam go przedstawiliście i myślę, że nie muszę już długo o nim opowiadać. Może tylko w skrócie powiem, że jest to małe, zwinne, miejskie autko. Ma troje drzwi, jego głównym konkurentem jest Fiat Panda. Mały silnik, który mało spala, co w dobie kryzysu jest dosyć ważne. Oraz całkiem spory bagażnik, jak na takiego malucha. Ma również, gratisowo, tylną kanapę, na którą możemy wpakować nawet jedną osobę żywą. To wszystko już wiecie. A czego nie wiecie? Nie wiecie, czy to wszystko, co powiedziałem, jest prawdą. No i właśnie po to ściągnęliśmy do siebie na 2 dni Volkswagena Upa, żeby wam to wszystko pokazać. Żeby zaprezentować własne opinie na ten temat i żeby udowodnić wam, że to wszystko było prawdą, a nie jakimś tkliwym gadaniem. Zobaczymy. Aby nasz test był bardziej wiarygodny, podzieliliśmy się robotą. Ja zajmę się nim dzisiaj, a Marcin lub też Fiko zajmie się nim jutro. Z pewnością będziemy prezentować różne opinie. Pytanie tylko, czy zaprezentujemy taką samą i będziemy mieć jedno zdanie jutrzejszego wieczora. Wszystko się okaże, aż ręce zacieram. No to co, wybierzmy się na przejażdżkę. Dzisiaj moja kolej. Now the morning when I left her car ran, said I had to take a piss and started as a fling out. Już teraz mogę powiedzieć, że układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, powiem szczerze. Ma się wrażenie, że można by było trafić w każdą dziurę na świecie i też w ostatnim momencie zrezygnować z wjechania w nią. Ludzie zazwyczaj nie chcą wjeżdżać w dziury. Miasto jest jeszcze w miarę spokojne, ale ponieważ jest jeszcze wcześnie rano, ale za jakąś godzinę albo dwie to naprawdę uruchomi się to, co jest najgorsze w tym mieście. Same korki, korki, ciągle się stoi w korkach, non stop. Pot cieknie tutaj, opalamy sobie łokcie. Akurat tutaj nie trzeba, bo mamy super klimatyzację. Ale opalamy łokcie, wyślizgujemy dłonie na kierownicy, jeżdżąc w lewo, w prawo. Straszne. Straszne po prostu. Miasto korek. Najczęściej tutaj właśnie stoi się w korkach. Bluźni się. Uwaga. Poci się. O, to jest w ogóle, ja nie wiem co to jest. To jest pani, która non stop mówi mi o czymś, że mam na coś uważać, ale zazwyczaj jak ktoś mówi nam uwaga, to się czeka na to, żeby ta osoba powiedziała co dalej, tak? Ale tutaj nic więcej nie usłyszymy. Możemy czekać, czekać, możemy wyłączyć ten silnik, pójść, a i tak nie usłyszymy o co chodzi. Więc nie wiem, ja najchętniej bym to wyłączył, ale nie umiem. Znaczy domyślam się, że może i chodzi o to, że nie wiem, że jadę
w danym momencie za szybko, o 5 km na godzinę. Tutaj ten wyświetlacz odrobinę rozprasza uwagę, ale pokazuje, jakie jest średnie spalanie. Teraz mam akurat 6,4 litra na 100, co w sumie potwierdza to, co podaje producent. Jedzie się, oj no kurde, skręcaj, co ty robisz, no. Lepera szukasz. Czasem to miasto jest zakorkowane jak bar z kebabem obok Politechniki w dłuższej przerwie pomiędzy zajęciami. No bo jak jest krótsza, to pamiętam, że ja przynajmniej biegłem na chińskie. Co mogę powiedzieć, że siedzenia jak na razie wydają się dosyć wygodne. Chociaż mam już pewien pomysł i myślę, że dam radę je sprawić dzisiaj trochę lepiej. Nie, nie, to nie jest to, co myślicie. Zawsze jak widzę takie zintegrowane zagłówki, to czuję się trochę ubezwłasnowolniony, bo mam wrażenie, że zaraz mnie ktoś będzie wiązał. Jednak w tym przypadku wydaje się, że firma Volkswagen ściągnęła uwaga do siebie. Przestań, no ja nie wiem, o co ci chodzi. No uwaga, uwaga, uważam. Ściągnęła do siebie jakiegoś niesamowitego eksperta, wręcz mistrza w dziedzinie lokowania zagłówków. To jest zagłówek, który jest po prostu za głową, tak jak powinien być zagłówek, no norma chyba, prawda? Raczej młodzi ludzie patrzą na ten samochód, raczej zwraca uwagę młodych. Starsi patrzą tak raczej, chyba czytają te napisy, które są naklejone na samochód, tak mi się wydaje, ale no nie jestem tego pewien, nie chcę od razu ich dyskwalifikować. Ale mam takie wrażenie. O, jedź, jedź, jedź. Tak, bardzo ładnie pan przejechał. Bardzo ładnie. Już wiem, co zrobimy. A propos tego spalania. Może by sprawdzić, czy rzeczywiście samochód spala 6 litrów na 100 km? A jak to sprawdzić? Mam pewien pomysł. Czekajcie, tylko najpierw połączę się przez Bluetootha z moim telefonem. Dzwonimy. Siemanko, co tam? Siemano, co tam robisz? A, siedzę sobie w domku, rodzinne. A, opierdzielasz się, tak myślałem. Słuchaj, mam taki pomysł, ponieważ powinniśmy sprawdzić jakoś fajnie spalanie, nie? Żeby, wiesz, no, pokazać ludziom, jak naprawdę to wygląda, a nie tak, jak piszą. Więc mam taki pomysł, że może zrobimy mały wyścig. No, jaki na przykład? Ja wybiorę sobie trasę, będę miał przejechać 100 km i samochód ma spalić w tym czasie 6 litrów, tak? Ponieważ tak jest napisane, tak, tak, w prospektach. Ty za to będziesz musiał kupić sobie 6 litrów wody niegazowanej, no, i będziesz musiał ją wypić. I kto szybciej ją wypija, wypije, ten przegrywa. Kurczę. Nie, ale bo wiesz, bo to możesz... Wolałbym piwo. No tak, super, tylko wypij 6 litrów piwa, no. Wypijesz? No, wypił, ale trochę mi to więcej czasu by zajęło. Wiesz co? No dobrze, może byś na tą wodę umówić. Dobra, no to co, jakoś się spotkamy, co? Dobrze, może byś tak umówić. No to przyjedź po mnie i już obgadamy i zaczynamy. Dobra, 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 to przyjadę, okej? Okay? No to na razie. Na razie. No, na razie. Na razie. O, zobaczymy, zgodził się. Ale myślę, że to będzie istne piekło, kiedy zacznie pić rzeczywiście te 6 litrów wody. Człowiek ma ograniczone zdolności i raczej nie jest w stanie wypić 6 litrów w ciągu jakiegoś tam czasu. No dobrze, 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 bardzo się cieszę, że się zgodził. Ja wybieram trasę, myślę, że po 50 km w jedną stronę, 50 km w drugą, pojedziemy do Łowicza, tak mi się wydaje. Pojedziemy do Łowicza, a później z powrotem. Dojechałem do Marcina, ale pojawił się problem. Kamera się wyłączyła, więc pozostawiam dalszy ciąg waszej wyobraźni. W tym miejscu się spotkaliśmy,
Ja pojechałem tak jak ten czerwony, a Marcin wszedł do tego bloku i znajduje się teraz gdzieś tu. Jedziemy. Pytanie, czy mi się uda spalić te 6 litrów. Miejmy taką nadzieję. Otwieram pierwszą butelkę. No tutaj niby zaczyna spadać. Na razie było, przed momentem było 6,7 litra na 100, teraz jest 6,6. Jadę ze stałą prędkością. Za mną 200-kilometrowy korek. I to naprawdę, chyba pierwszy raz w życiu widzę taki korek za sobą. Mam nadzieję, że zaraz będzie jakaś dłuższa prosta, będę mógł się spokojnie napić. Trzyma się drogi jak Rose Dawson drzwi od Titanica. 6,1. No ładnie, ładnie. Uwaga. Uwaga. Co u nas? Co teraz? Do Łowicza 34 km. Mimo to, że Łukasza lubię, to mam nadzieję, że gdzieś tam coś się stanie. Przez to ten samochód, nie wiem, zacznie więcej spalać, czy no, w każdym razie, że wygram ten wyścig po prostu, no bo to nie może tak się skończyć, że Łukasz wygra, no w żadnym wypadku, nie ma takich szans, dlatego ja sobie teraz zastopuję grę, naleję sobie wody do mego, naleję sobie wody do tego już kubka. Piję znów. Pijemy. Uwaga. Uwaga. Doleję resztki z tej butelki. Pusta butelka. Co się dzieje? 7-9. Marcin jest, dlaczego? Nie dzwoń do niego, dlaczego do niego dzwonisz? Co jest? Uwaga. Uwaga. Wysłałbym Marcinowi MMS-a takiego, że tutaj jestem, ale nie, on mi tak nie umie odbierać tych rzeczy. Więc... zaraz do niego zacznę. Dzwonię do niego. No. Odbierz. Od się nie piewo. Znów Łukasz, ciekawe, czy tym razem też chce mnie wybić z rytmu, czy chce porozmawiać. No siemanko, co tam? Jak tam sobie radzisz? Wypiłeś już wszystko? Nie, wypiłem połowę, prawie połowę, ale już jest mi naprawdę ciężko. A tobie jak idzie? A mi bardzo dobrze, bardzo dobrze. Samochód mało pali. Myślę, że generalnie z tobą wygram. Ale zobaczymy. 50 km jeszcze. W Łowiczu jestem właśnie. Mógłbym ci wysłać MMS-a, ale ty tam nie masz chyba, nie umiesz odbierać. No na razie, cześć. Co za ham. Uparł się, że wygra. Nie mogę tego wykluczyć, ale będę walczył do końca. Szczególnie, że naprawdę zrobiliśmy połowę swojej pracy i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jak mi pójdzie. Niby pije tam, mówią. Zdążę, coś tam jest. Przejechaliśmy już 8. Jak tam Marcin? Dzięki wysokich dawkach. Jedna tabletka dziennie daje zauważalny efekt już w pierwszym miesiącu. Dobrze. Został mi ostatni kubek. Nie jest łatwo, wypiję go, więc no,
na raty, bo już naprawdę jest mi ciężko. Kilka łyczków wezmę. Kończę, przejeżdżam przez metę i wygramy. Skończone. Teraz koniec wyścigu, to już jest formalność. Meta. W końcu. Ja ciekawy, jak idzie Łukaszowi. Zadzwonię do Łukasza. Jestem bardzo ciekawy, jak by poszło. Włączę głośnik, żebyście mi dobrze słyszeli. No siemanko, jak ci idzie? Tak, już wypiłem te 6 litrów. Kurczę pieczowo. I po co ja wypiłem 6 litrów wody, powiedz mi. Wygrał. Po co ja tak się kupiłem, po co się spieszyłem, po co się starałem? Coś czuję, że będę musiał wylać 6 litrów wody z jakiegoś dużego kubomu na głowę, jak wyjdę z tego samochodu. Jest mi smutno. Rano, że jest tutaj całkiem fajny bagażnik, ale jeszcze trzeba byłoby wam to jakoś pokazać, zobrazować. Mamy nasze redakcyjne torby, bardzo drogie torby, które zaraz zobaczycie, i spróbuję wam jakoś przedstawić, jaka jest pojemność tego bagażnika. Uwaga! Dzięki temu układowi kierowniczemu, który jest tak precyzyjny, możemy trafiać we wszystkie dziury, jak Bon Jovi w struny gitary. Super. Na pierwszy rzut oka bagażnik Volkswagena APA nie jest największy. Patrzycie i wydaje wam się, że no zmieszczę tutaj z jednego, dwa tulipany, pora i bagietkę. No tak. A ja mam tutaj tyle toreb. Naszych redakcyjnych toreb. Mamy plecak, torbę, maślankę redakcyjną oraz dwie bardzo drogie torby włoskich stylistów. Bardzo drogie, dlatego jest ich tak mało, bo są bardzo drogie. Jeden jest Gucciego, a drugi Louis Vuitton. No i właśnie teraz będę próbował to wszystko tutaj zmieścić. No dobra, spróbujmy. Czyli tak, podnosimy półkę. Teraz mamy tutaj drugie dno. Oraz mamy też, no bo każdy jakby spojrzał na to drugie dno, no to by powiedział: o, dobra, dobra, jest drugie dno, ale nie można schować zapasowego koła. Ale mamy również trzecie dno. No tutaj akurat w tej wersji nie mamy, wyposażeniowej nie mamy koła, ale no mamy tutaj zestaw naprawczy i tak dalej. Więc myślę, że ponieważ ten samochód ma drugie i trzecie dno, to jest idealnym dla przemytników narkotyków zza wschodniej granicy. Dobra, no to pakujemy. Pierwsza bardzo droga torba, druga jest droższa. Dobra, czy zmieści się reszta? No, nasza redakcyjna torba. Oczywiście narkotyki pod spodem. No, no i teraz ta redakcyjna torba. Dobra, czy się zmieści? Powinna się zmieścić. No, albo dobra, to zrobię tutaj. Nie jestem mistrzem wkładania rzeczy do bagażnika, niestety, ale to idzie mi całkiem nieźle. Dobrze. No właśnie, zastanawiam się, czy maślankę włożyć tutaj, po prostu rzucić. Maślankę możemy zawsze używać, więc a dobra, wrzucę ją tam.
tyle. Aż patrzę i nie wierzę. No ale dobra, zamykamy i odjeżdżamy. Teraz chciałbym sprawdzić jeszcze tą tajemniczą dla mnie na razie tylną kanapę. Zobaczymy. Zatrzymaliśmy się. Spróbuję teraz wejść tam do tyłu. Zobaczmy, jak to będzie. Jak Marcin wchodził do bidla, to było jak było, więc teraz ja będę próbował tutaj wchodzić. Te drzwi wielkie takie. Tak, na razie wygodnie, tak samo. Szczęście, że tu jest takie wgłębienie na te nogi, więc nie jest tragicznie, nie siedzi się jak żaba, ale no nie wiem, czy... No nie wiem, jeśli siedzi przede mną ktoś mojej postury i ma tak długie nogi jak ja, to nie jest tu najwygodniej. Kupując taki samochód, nie będę raczej jeździł z tyłu, bo się nie da złapać kierownicy. Będę raczej jeździł z przodu, więc po prostu nie będę jeździł z tyłu. Ale zaraz sprawdzimy, co będzie jeździć tutaj najlepiej. Myślę, że pojedziemy do sklepu i ja wam coś pokażę. What started as a fling got serious too fast. Wziąłem zakupy, zrobiłem i myślę, że tylna kanapa co jak co, ale najlepiej nada się na zakup. No cóż, dzień się już kończy. Właściwie się już skończył, jest za godzinę nastanie północ. Także nie tylko kończy się dzień, ale też kończy się po prostu mój dzień z Volkswagenem Upem. No i myślę, że przydałoby się parę podsumowujących wniosków, ponieważ prawdopodobnie jutro zaskoczy was nimi sam Marcin. Otóż, co dzisiaj udowodniłem? Myślę, że udowodniłem, że bagażnik tego samochodu jest całkiem fajny. A wiem, że w sposób niekonwencjonalny. Aczkolwiek myślę, że akurat do bagażnika nie ma co się przyczepiać. Do ceny także się nie ma co przyczepiać. Najważniejszy test dzisiejszego dnia. Wielki test spalania oraz moja trasa do Łowicza i z powrotem, aby wyrobić 100 km oraz wypicie przez Marcina 6 litrów wody prawdopodobnie spowodowało, że zaczął on przechodzić proces fotosyntezy, którego wynikiem było wytwarzanie tlenu. Dzisiaj podczas trasy z Łodzi do Łowicza, z Łowicza do Łodzi osiągnąłem spalanie na wysokości 5,3 litra na 100 km. Fajny jest promień skrętu. Promień skrętu jest dosyć niesamowity. Myślę, że gdybym miał APA w podstawówce, to nie potrzebowałbym cyrkla. Cóż, to koniec przejażdżki. Czas iść do domu. No, jeszcze lampy do tego.
Trochę sam to nagrywając wyglądam jak debil, ale no nic nie poradzę. Dziś to ja przetestuję apa i wbrew temu co widzicie, nie będzie to jazda offroadowa. Powiem wam o wszystkich wadach, zaletach wnętrza tego małego samochodu, a także przetestujemy go na parkingu jednej z łódzkich galerii handlowych. Wiadomo, jest mało miejsc parkingowych i to bardzo dużo samochodów. Jedziemy. Jedziemy sobie do manufaktury. Wyjeżdżamy z jednego z osiedli, a tu nagle, nie dość, że wąsko, ciasno, dwa samochody mieszczą się ledwo, to jeszcze postawione są trzy progi zwalniające, tak jakby na tym, czymkolwiek to jest, na pewno to nie jest równy asfalt, można się było szybko rozpędzić. Mam nadzieję, że problem z parkowaniem nie będzie, nawet jeśli dwie osoby zaparkują za przeproszeniem głąby, a pomiędzy nim będzie miejsce, że ciężko wjechać rowerem, to ten samochód myślę, że da radę. Zaraz to przetestujemy. No dobrze, wjeżdżamy do manufaktury. Zobaczymy jak z miejscami parkingowymi, ale na razie nie będę pchał się w największe piekło. Zaparkuję gdzieś, gdzie będzie więcej wolnego miejsca. Powiem wam kilka słów o komputerze pokładowym, o którym naprawdę można wiele dobrego powiedzieć, ale też jest tu pewna wkurzająca pani, która myślę, że została w średniowieczu zamknięta przez jakiegoś czarownika i wkurza po prostu teraz ludzi, mści się po prostu na całym Bożym świecie i co chwilę mówi: uwaga, uwaga, uwaga. Zresztą w trakcie wyznaczenia teraz też jest dość wkurzająca i chętnie bym ją wyłączył, ale nie umiem tego zrobić. Spróbuję teraz zaparkować tyłem. W momencie, gdy wrzucam bieg wsteczny, zaczyna nam pikać tutaj komputer pokładowy i pokazuje nam, ile mamy miejsca jeszcze. To wam pokażę za chwilę. Bez problemu, wszystko widać w lusterkach, się zmieściłem za pierwszym podejściem. Myślałem, że będzie wstyd. I gdy jedziemy do tyłu, pokazuje nam ten komputer pokładowy, zaczyna pikać, słyszycie? Jeszcze mam dużo miejsca, tak więc mogę jeszcze trochę podjechać. Miejsce się zmniejsza. Nie będę ryzykował, ale zaparkowałem po mistrzowsku. Tak to wygląda. W momencie, gdy wrzucimy na luz, wszystko przestaje piszczeć, nie widzimy naszego tyłu samochodu. Bardzo fajnie się ten samochód parkuje. Promień skrętu jest bardzo mały, tak więc świetny. Pierwszą rzeczą, jaką wam pokażę, będzie komputer pokładowy. Nie ma go co prawda w standardzie, ale można go dokupić za 1500 zł. Może wydaje się to dużo, ale warto, naprawdę, jest bardzo przydatna sprawa. Gdy go nie mamy, wcale nam nie szpeci to tutaj sylwetki wewnętrznej samochodu. Bo mamy taką zaślepkę. Odczepiamy zaślepkę. Wkładamy stojak. Tak wygląda GPS, GPS firmy Navigon. Zakładamy go. Przyczepiamy go do samochodu. O, już go przyczepiłem. Przyczepiłem, udało mi się. Pokazuje nam, że są drzwi otwarte, ale to nic. Tak wygląda wygaszacz ekranu. Mamy tu datę, temperaturę zewnętrzną i godzinę. Po kliknięciu mamy do wyboru cztery opcje: pojazd, media, nawigacja, telefon. Może będę szedł po kolei. Pojazd. Możemy tu wyświetlić komputer pokładowy. Jest to dla mnie dość nieczytelne, bo w trakcie jazdy jest ciężko z tego skorzystać. Jest tu 6 opcji. Mamy tu średnią prędkość, przejechany dystans, zasięg na jednym baku, zużycie paliwa, czas podróży oraz zużycie paliwa w danym momencie. Tutaj wcześniej jest średnie zużycie paliwa. Cofamy. Teraz nawigacja. Nie będę tutaj za dużo o tym mówił, bo no, standardowa nawigacja, tak? Można wpisać cel typu dworzec, sklep, parking. Można wpisać konkretny adres. Ogólnie GPS sprawuje się bardzo dobrze, nie licząc tej pani, która mówi. Media. Mamy tu do wyboru radio, odtwarzacz medialny, czyli MP3, płyty i tym podobne. I zdjęcia, które można zczytać z karty SD, na które są, jest tu gniazdo. Wyjdziemy z mediów i klikniemy telefon. Połączenie Bluetooth zostało przerwane. Tak więc szukamy naszego telefonu. I podłączenie tego telefonu jest to bardzo proste, nie jest to w ogóle rzecz skomplikowana, tak więc nie należy tego bać, a wiem, że niektórzy mają pewne obawy. Jakość rozmów też jest bardzo dobra, tak więc bardzo fajnie się to spisuje. W
Włączam Bluetooth. Wyszukujemy urządzenie. Potwierdzamy. Na telefonie już mam pokazane parowanie zakończone. Telefon jest podłączony. Nazwa Bluetootha. Możemy skorzystać z klawiatury, jeśli znamy numer na pamięć. Jeśli wejdziemy jeszcze w pojazd, bo nie pokazałem tego, ThinkBlue Trainer, mamy tu pokazane średnie spalanie paliwa. Tutaj w trakcie jazdy to niestety nie jest pokazane, ale jak powinniśmy zjąć biegi, żeby jechać ekologicznie, oraz jazdę. Tak, stan to jest kolejna ważna funkcja. Mamy tu pokazaną temperaturę silnika i obroty. Nie macie się co martwić, bo jeśli nie macie tego urządzenia, tego komputeru pokładowego, wszystko wyświetlane jest tu na tym małym wyświetlaczu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest lepsze. Tu jest to może lepiej zobrazowane, ale w trakcie jazdy no ciężko jest się po prostu skupić na drodze i na GPS-ie. Jedne co jeszcze mogę powiedzieć, że naprawdę jakość rozmów przez telefon jest bardzo dobra. I o czym bym zapomniał? Jeśli wejdziemy teraz w media, klikniemy odtwarz multimedialny, można słuchać utworów z naszego telefonu za pośrednictwem Bluetootha. Na pewno ważną rzeczą, jaką należy zwrócić uwagę w tym samochodzie, jest to, że posiada on ISOFIX. Jest to ważna rzecz dla osób, szczególnie dla par, które kupiły ten samochód, a w najbliższej przyszłości spodziewają się dziecka. Dzięki ISOFIX-owi fotelik nie jest przymocowany do samochodu tylko i wyłącznie za pomocą pasu bezpieczeństwa, ale także za pomocą metalowego wspornika, który zamontowany jest pod siedzeniami. Razem z Łukaszem chwaliliśmy ten samochód. Jesteśmy z niego naprawdę bardzo zadowoleni, bardzo fajnie się spisuje. Nie tylko na trasie, ale i w mieście, i na parkingach. Ale no, trzeba powiedzieć o jakichś wadach tego samochodu. Na siłę nie ma się co czepiać. Ale największym błędem, jaki tu zauważyłem, jest to, że nie ma regulacji wysokości pasa. I jak sięgam pas, zapnę się, to gdyby nie to, że mam bluzę z kapturem, która można powiedzieć amortyzuje wciskaniem się pasa w szyję, to tak by się stało i no to nie jest nic przyjemnego, nawet zresztą z bluzą czuję, jest to taki ucisk dość nieprzyjemny. Co tu jeszcze można powiedzieć? Gdybyśmy nie mieli komputera pokładowego, byłoby nam ciężko czytywać dużo wartości takich jak średnie spalanie, spalanie w danym momencie, godzina, bo wszystko jest umiejscowione w tym samym zegarze co prędkościomierz, tylko pod tymi wszystkimi cyferkami, małymi dość literkami. Samochód ogólnie oceniony na bardzo dobry. Po pierwsze, mały. Po drugie, zwinny. Dobry promień skrętu. Brakuje jeszcze może, ale to nie jest jakieś też straszne, czujników parkowania z przodu. Bo to jednak, no, jak kwestia przyczajenia oczywiście, ale jak ktoś jeździ pierwszy dzień samochodem, może nie ma takiego wyczucia, gdzie jest przód, tak więc to by się przydało na pewno. A bez problemu myślę, że producenci mogli o tym pomyśleć i zrobić coś w stylu, jak jest przy parkowaniu. Nastał mroźny i bardzo późny wieczór. Tak. Jest to nasz ostatni wieczór z tym świetnym samochodem, bo naprawdę spisał się wyśmienicie. Jeszcze nie powinno, powiedzieliśmy o nim bardzo dużo rzeczy i myślę, jestem pewien, że nie wymieniliśmy wszystkiego, ale to jest niemożliwe w tak krótkim czasie. Opinie mamy dosyć podobne, więc werdykt jest w sumie jednoznaczny. Volkswagen Up jest samochodem, który nadaje się zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy. Zaskakuje spalaniem, dosyć sporym bagażnikiem, zaskakującym, idealnym dla przemytnika narkotyków, gdyż posiada, jak mówiłem, parę zakamarków. Co posiada jeszcze? Czego nie posiada? Czego nie posiada? Właściwie do niewielu rzeczy można się przyczepić. Naprawdę polecamy go młodym studentom, kobietom, starszym osobom. Naprawdę no jest to samochód bardzo uniwersalny. Jeśli ktoś nie ma zbyt bujałego ego i nie potrzebuje jakiejś bardzo długiej limuzyny, wystarczy mu samochód na miarę swoich potrzeb, czyli nie drogi, który nie dużo spala, który jest wbrew temu, że jest mały, jest funkcjonalny, to naprawdę całego serca polecamy Up. No i to już koniec tego odcinka. Koniec testu. Koniec naszej przygody z Upem, która naprawdę była fajną przygodą. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz zrobimy takie wnikliwe testy. Będziemy mogli wam coś pokazać.
Nie to oczywiście. Coś jeżdżącego. No i no, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Naprawdę. O, jak ciepło.